Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj Leonem, czyli Seatem z 2014 roku. 1.6 TDI, wersja Ecomotive. Auto z przebiegiem 247 tysięcy km. Fajnej wersji, takiej bogatej, wyposażonej. Takiej tutaj już biedy za bardzo nie ma. Mamy full LEDowe lampy przednie. Z tyłu mamy też LEDowe lampy. Biała perła. Jeśli chodzi o kolor, czyli taki ten, myślę, że na, czy do Cupry, czy do FR-a, to jeden z najładniejszych. Oczywiście klimatronik, nawigacja, lusterko samościemniające, tam wszystkie tempomaty i tak dalej. Auto posiada czujniki parkowania przód, tył, z takim tu mapą, jak się cofa. No taka nie najgorsza wersja już po prostu. Trochę już tego tutaj jest, jeśli chodzi o to wyposażenie. Seatem Leonem jadę po raz drugi, w sumie jechałem dwulitrówką parę lat temu, taką z 50 tysięcy przebiegu. Też się fajnie jeździło, także 1.6, dużo mniejsza, wiadomo, ta moc jak dwulitrówka, lecz naprawdę tutaj są to takie wersje seatowskie, Ecomotive, że one są fajnie policzone tutaj na te 5 biegów, na 6, bo przepraszam, właśnie tu jest 6-biegowa skrzynia biegów. I to jest wszystko tak fajnie policzone, żeby ten samochód miał mało obrotów, mało, naprawdę mało palił. Wersje Ecomotive przygotowane są właśnie do małego spalania. Tu teraz przed chwilą mrugło, że 4 stopnie wskoczyło na dworzu. Auto jest w zasadzie bezwypadkowe. Tutaj też nic nie było tam uszkodzone podczas zakupu. Jedynie takie drobne rzeczy, które trzeba było zadziałać. A to później, jak będę mówił o naoględzinach, o lakierniczych sprawach, to wszystko omówię. Także do tego jeszcze dojdziemy. Tutaj może, jak jedziemy, zauważycie, że jest zielone podświetlenie. Ale właśnie jeden przycisk nie działał i było nowe zamówione, to te cztery jako Seata i przysłali chyba z kody zielone. To jest tania rzecz, no tam 50 zł kosztuje, ale już taka przyszła, została założona i jakoś nikt nie zauważył później, że to jest na zielono, także będzie mógł na sobie to zostawić albo wymienić, zależy jak kto tam uważa, ale tu tak mniej więcej to wygląda. Auto już jakiś czas jest tutaj w Polsce, co najmniej gdzieś od września, coś takiego, może października, nie jestem pewny. Jest zarejestrowane, było trochę jeżdżone tutaj na miejscu, musiał być zrobiony rozrząd, bo na 240 tam tysiące wypada rozrząd, także to jeszcze był oryginalny. To żeby nie było strachu jeździć tym samochodem, to wiadomo, ten rozrząd trzeba było wymienić. Tam olej jeszcze był do wymiany, to było czas, także teraz dopiero będzie jakiś czas, żeby wymienić ten olej. Cztery chyba są nowe opony, 21 rocznik jest na nich. Takie też są bardzo ładne felgi, o ile się nie mylę, chyba 17, nie 18. Felgi też jak nówki, niezniszczone, naprawdę dobrze wyglądające. Ogólnie auto tak wizualnie bardzo fajnie się prezentuje z zewnątrz, jeśli chodzi o ten pakiet cały, kolor, te lampy, koło, alufelga i tak dalej. W środku też mamy takie zamszowe też siedzenia i półskóry. Tu na jednym jest leciutko takie przełamanie, co akurat jest tak fajnie, że one do środka idą, że nie widać tego z zewnątrz. Także nic takiego jeszcze złego. Kierownica taka mało wiele. Zresztą mało wiele, no taka nawet i ładna, można powiedzieć. Auto bardzo, jeśli chodzi o sam samochód Leon, to uważam, że jest takim fajnym kompromisem między tymi dużymi krążownikami w kombi, tam Passatami, Mondeo i tak dalej, które są bardzo duże i to gdzieś w mieście
jak na trasie jest fajnie, tak w mieście zaczyna to przeszkadzać, doskwierać. Tak, taki Leon tutaj właśnie z tymi swoimi wymiarami takimi optymalnymi, że i tego bagażnika jest dosyć i jeszcze tego miejsca z tyłu dla pasażerów jest fajna ilość i nie mamy do czynienia z takim krążownikiem, to fajnie się to przedstawia na co dzień jeżdżąc tam sobie gdzieś po mieście i tak dalej. Nie czujemy tu jakiejś takiej kurwiającej wielkości, że naprawdę by mógł ten samochód się teraz skurczyć. Jest on taki fajny, sprytny, optymalny, takie wymiary a la Audi A4, coś koło tego, taki kompakcik. No i właśnie myślę do tego został stworzony, że nie każdy by chce mieć jakieś auto rodzinne kupować i później się męczyć, żeby raz z 5 ludźmi jechać się męczyć cały rok gdzieś po mieście jakimś krążownikiem, czy tam żona, czy kobieta jakaś tam, która jeździ tam z dziećmi i wystarcza i taki samochód i nie musi cały czas mieć takiego ogromnego. Także to jest duży atut tego samochodu, jego taka kompaktowa sylwetka jak na kombi, bardzo sportowa. Fajnie on wygląda w nocy, też fajnie się prezentuje z tymi LEDami. Ten kolor też fajnie odbija, jasny, właśnie, że w nocy taki widoczny. Tam pomylić można w nocy szczególnie z jakimś Audi A4 z tych nowszych modeli. Leony dosyć popularne na rynku aut używanych. Tu od razu trzeba dodać, że na przykład do tych 40 tysięcy złotych nie dostaniemy praktycznie żadnego samochodu z grupy Volkswagena z takimi LEDami, z tymi różnymi dodatkami, no po prostu takiego nowoczesnego samochodu. To już naprawdę już Volkswagen, Audi to zaczyna się kosmos cenowy, jeśli chodzi o 14 rok. Jest strasznie duży przeskok, dlatego te Leony są tak bardzo popularne, bo jak Leona kupisz za 40, to za drugi z tej samej grupy i nawet z tym samym silnikiem będziesz musiał zapłacić 50 albo nawet 60, jak to będzie Audi w tym samym roczniku, z takim samym przebiegiem. Także Leon bardzo popularny z grupy Volkswagena, jest to, można powiedzieć, jedno z najtańszych aut z takim wyposażeniem, że lampy Full HD, Full LED i do tego masz plus te żarówki, to wszystko, te neony, takie matrixy tak zwane, jeszcze nad lampami i z tyłu tak samo to wygląda. Jest jeszcze Skoda Octavia oczywiście, nie można zapominać, ale tam wersje wypasione, jakieś RS-y, to znowu się wiąże z ceną, gdzie tam się też pojawią jakieś fajniejsze lampy i tak dalej. Ale one lubią właśnie w takich mniejszych wersjach zaszaleć z fajnym wyposażeniem. Jeśli chodzi o samą jednostkę, to jest ona dużo bardziej żwawa niż to by się wydawało w rzeczywistości. Także naprawdę jak ktoś słyszy te 105 koni naprawdę w tym dieselku i z tymi 6 biegami, to naprawdę nie jest to dramat żaden, to naprawdę już to idzie już kogoś wyprzedzić i tak dalej. Jest ta dynamika naprawdę na dużym poziomie, te 160-170 na godzinę śmiało można sobie jeździć. Ja też miałem takiego Golfa, to autostradą czy gdzieś, to się trzymało cały czas te większe prędkości i nie było z tym żadnego, że tak powiem, problemu. Trzeba pamiętać o tym, że takie Passaty, B8 i tak dalej teraz też doskonale, czy Octavie, Skody Super B, to wszystko to doskonale się w tym silniku sprzedaje i to są jeszcze duże silniki, bo teraz 1.2 montują nawet do Super B, czy tam do Passata możliwe, TSI i różne. Octavia chyba ma nawet, nie wiem, czy 1000 wkładanego, także 1.6 w takim dieslu to już jest dawne czasy, bo za chwilę to jeszcze będzie za duży silnik. Także jeśli chodzi o silnik, do takiego normalnego jazdy plus jakieś autostrady, wypady cały czas wystarczy, ale wszystko co za tym idzie to też niskie spalanie, także nie ma się co tym przejmować, bo w portfelu jednak w kieszeni zostaną nam jakieś większe pieniądze, dzięki czemu, dzięki tej mniejszej pojemności. Jeśli chodzi o jazdę, jak w każdym Volkswagenie,
czy z grupy Volkswagena, te biegi, tutaj sterowanie, trzymanie się tego samochodu, te wszystkie ergonomia cała, no to jest na bardzo wysokim poziomie. Auto się trzyma drogi i tak dalej na zakrętach. Nie ma z tym żadnego problemu. Jest nisko osadzone. Wysiadamy tutaj z takiej niskiej pozycji, tak podobnie jak w Audi. W Golfie już jest trochę wyżej. Leon naprawdę jest nastawiony, ten dach ma niższy, tak na takie naprawdę sportowe wrażenie, jeśli chodzi o kierowcę i stylistykę. A więc jesteśmy na zewnątrz auta. Akurat jest taka pogoda i nie ma gdzie tego sfilmować. No to więc tak, opony są nowe. Chociaż jest 21 rok, ale w zeszłym roku były kupione jako nowe z rocznikiem wstecznym o jeden rok. Także te opony mają może z 500 km nabite, więcej na pewno nie. Co tu tak dalej? Na szybach czwórki. Jeśli chodzi o lakier, jest samochód cały 100 mikronów, 150, tak 100, coś mniej więcej w tych granicach, 140. Cały wokoło. Jedyne miejsca, gdzie te warunki nie są spełnione, to na tym tutaj rancie. Tu mamy od 300 do więcej. Tu już oryginał. I między drzwiami tutaj, między tymi dwoma drzwiami, to było też takie uszkodzenie. No tak wszędzie w koło razem z maską jest wszystko tam na te 100 mikronów, 120 tam. Są dwa kluczyki, scyzoryki, chociaż jeden jest uszkodzony trochę. Tu trochę rzeczy jest, na przykład jest taka fajna rzecz. Seata, wszystkie faktury, taki jest Auto House Seat. I to są wszystkie od Seata fakturki. Jak tam te serwisy, tam nie będę tego oglądał, mi się nie chce. Ale wszystko tutaj jest. Później są jakieś inne. No, to są różne fakturki z od nawigacji. Tu są jeszcze te wszystkie seatowskie książki. Znowu tam jakieś faktury są z przeglądów, także no przebieg to i tak nie jest mały, 240 tysięcy. Także, ale też jest udokumentowany. O, tu miał 170 w 19 na przykład. No zobaczcie, ile tu jest jeszcze tych faktur wszystkich i różnych cudów. No tu jest od 13 do... Do ilu? No tu są przebiegi jego odnotowane. Ale to na rok, w 18 roku coś, to tylko do 18, jest 133 miał. Ale wiem, że tu jest też nowy taki. Gdzieś kiedyś widziałem, no ale to mniejsza o to, i tak tego wszystkiego jest tyle. A przebieg to nie 50 tysięcy, tylko 247. No, także to nie tak mało. Jest oczywiście też hak holowniczy z tyłu. Tutaj widziałem kluczyk do niego. Się znajduje. Tak, możemy zobaczyć, jak on sobie zapala. Tata. Tak to mniej więcej wygląda. Uwaga, gołoleć. No i pali już. Tak to wygląda. Mamy schowek taki z przesuwką. To nie jest głupie. Siedzenia są takie kubełkowe. Naprawdę ala sportowe. Oczywiście sufit nie jest czarny, bo nie jest to jakaś wersja FR. W środku ciepło, klimatronik, robić 21 trzeba. Jak widzicie, też czujnik z tyłu i z przodu parkowania. Nie było gdzie dzisiaj tak fajnie tutaj wam pokazać miejsca, no ale życie. Same takie dziadowskie.
pasują. Także nie jest tak źle. A więc będziemy zmierzać do końca tej wycieczki tym Seatem, jazdą próbną Leonem. Auto jak na każdy kompakt przystało, takie pod rękę, nie za duże, nie za małe, jak już wcześniej wspominałem, z takim, jak ktoś lubi, volkswagenowskim akcentem, znaczy wizją, że nie jest tu, nie ma żadnego futuryzmu, wszystko tak jak w Audi, Volkswagenie jest takie, na takim, no nie wiem jak to nazwać, w takim designie spokojnym, ale jednak wszystko tutaj do siebie pasuje, tył do przodu, te cała linia samochodu jest jakaś zgrabna i taka niekontrowersyjna. On mi tutaj ucieka, śmiało widzę jak na tej dwójeczce, trójeczce, podtrzymam go dłużej, to tu jest na momencie czuć takie dosyć mocne życie, także jeśli chodzi o moc, to na przykład dla mnie to wystarczające jest. Ja tam na co dzień zawsze jeździłem dwulitrówkami, a teraz i tak sam jeżdżę 1.7 i mnie to wystarcza, bo to już są trochę inne czasy jak kiedyś. Bardzo ważnym na pewno tutaj dodatkiem do tego całego wyposażenia jest to, że te auta mają skrzynię sześciobiegową. Myślę, że doskonale się sprawdzi. A więc to będzie na tyle przejażdżki tym Seacikiem. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, do lajkowania. Wkrótce pewnie znajdziecie ten samochód gdzieś w ogłoszeniu. Jak film będzie jeszcze mało wiele świeży. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym filmie.